Cześć, siemano, witajcie, ja jestem Fikos i witam was w kolejnym odcinku z serii Ocenianie wozów strażackich. W dzisiejszym filmie przedstawię wam samochody kontenerowe. Jeszcze takie małe sprostowanie dla nowych osób. Seria ta nie polega na ocenianiu wozów pod względem technicznym czy wizualnym. Po prostu przybrała takową nazwę i ja jako jej twórca tylko prezentuję i omawiam pojazdy, które pasują do danej kategorii. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Pamiętajcie standardowo o subskrypcji na kanale i łapce w górę pod filmem. A teraz zapraszam już was do oglądania. Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od legendy polskiej motoryzacji, a mianowicie od Jelcza. Ciężki nośnik do przewozów kontenerów, zabudowany na krajowym podwoziu Jelcz o modelu P642DS, zbudowany został przez firmę WUKO Łódź S.A. w latach 90. XX wieku. Pojazdy te są wyposażone w jedną modułową kabinę, która pomieścić może dwóch strażaków. Pojazdy wyposażone w hak o dźwigu do 20 ton i wysokoprężny silnik diesla o mocy 240 koni mechanicznych dostarczane zostały przez austriacką firmę Steyr. Sygnalizację świetlną stanowią lampy pojedyncze Elektra LBX14, natomiast dźwiękową Zura PS100R. Takie pojazdy można spotkać m.in. w jednostce ratowniczo-gaśniczej Szubin, jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Częstochowie oraz dwie sztuki w Gdańsku. Miejsce czwarte przypada dzisiaj na samochód marki Renault Kerax z obudową od firmy Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych. Ciężki samochód kontenerowy z możliwością ciągnięcia przyczepy. Pojazd ten ma również możliwość transportowania kontenerów o masie do 20 ton. Samochód ten posiada napęd 8x4 oraz wysokoprężny silnik o mocy 420 koni mechanicznych. Samochody takie jak ten zostały zakupione do wielu jednostek ratowniczo-gaśniczych mieszczących się na terenie całego kraju. Służą one m.in. w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Gryficach czy w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 7 w Poznaniu. Podium rozpoczyna ciężki nośnik kontenerowy zbudowany na szwedzkim podwoziu samochodów ciężarowych marki Volvo. Volvo zadebiutowała na polski rynek pożerniczy podczas targów Edura 2010 w Kielcach, gdzie został zaprezentowany na stoisku firmy Szczęśniak model FM44D. Rok później firma Zamyt Głowno na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi wyprodukowała dwa takowe pojazdy o oznaczeniu FM410, które są wyposażone w wysokoprężne silniki o mocy 410 koni mechanicznych. Egzemplarze ze stajni Szczęśniak posiadają te same jednostki napędowe. Obecnie Państwowa Straż Pożarna dysponuje 5 takimi pojazdami w zabudowie wspomnianych firm. Na drugim miejscu zaprezentuję wam dzisiaj samochód z włoskiej firmy, a mianowicie Iveco, model Tracker 410E6. Ciężki samochód kontenerowy wyprodukowany został w 2015 roku, a zabudowę na tym wozie wykonała firma Zamyt. 8-osiowy potwór posiada napęd 8x4 oraz silnik o mocy 411 koni mechanicznych. Dodatkowo warto wspomnieć, że pojazd ten posiada technologię Euro 6 oraz 3 miejsca w kabinie w układzie 1 plus 1 plus 1. Pojazdy takie jak ten znajdują się m.in. w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 7 w Poznaniu, Szkole Aspirantów w Poznaniu czy jednostce ratowniczo-gaśniczej w Oświęcimiu. Napiszcie w komentarzach, gdzie jeszcze znajdziemy takowe wozy. Miejsce pierwsze w dzisiejszym odcinku przypada na samochód marki Scania. Jest to nowy model P450 z serii XT, który został wyprodukowany w 2019 roku. Zabudowę w prezentowanym pojeździe wykonała firma Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych z Bielsko-Białej. Jak można zauważyć, wóz ten posiada 4-osiowy system jezdny z napędem 8x4. Jest to zupełna nowość na rynku pojazdów pożarniczych. Z tego co wiem, na pewno jeden z takich właśnie modeli trafi do Jastrzębia-Zdroju, a drugi do Świnoujścia. Jeżeli wiecie nieco więcej o tym samochodzie, to zapraszam was do dyskusji w komentarzach. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku.
dajcie znać, jak podobał wam się film. Pamiętajcie jeszcze o subskrypcji, jeśli jesteście nowi. No i o standardowej łapeczce w górę pod filmem. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!